Hej, witajcie, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj przed Wami kolejny odcinek Syberii 1. Teraz jesteśmy na tym etapie, gdzie dojechaliśmy do pewnego miejsca pociągiem. Gdzie jesteśmy, po co i co tutaj się będzie działo, to zobaczycie już za moment. Gdzie jesteśmy, Oskarze? W gmachu Uniwersytetu Barkstadt. Czy na pewno musimy się tu zatrzymywać? Sytuacja nie jest zgodna z celem naszej podróży. Więc na co czekasz? Nakręć je. Znajdź jakiś sposób. Musi być gdzieś na tej dziwacznej stacji urządzenie do nakręcania pociągów. Nie widziałem niczego, co pasowałoby do tego opisu, Kate Walker. To w takim razie musimy tego poszukać. Nie podoba mi się ta stacja. Wilgoć w tutejszym powietrzu jest szkodliwa dla mojego wysublimowanego układu trybów. Poczekam na ciebie w pociągu. Ach! Niech to. A widzicie. Więc wyszło na to, że jesteśmy nie w Barkstadt, tylko w Barokstadt, co się tłumaczy z niemieckiego jako miasto barokowe. Ciekawa nazwa dla lokalizacji i tutaj praktycznie nikt na tym poziomie tej nazwy nie wymawia poprawnie. Nie wiem, czym to jest podyktowane. I dopiero teraz, jakby teraz to zauważam przy tym graniu, a nie wcześniej, no bo jak sobie możecie wyobrazić, 6-letni ja, no to jeszcze za bardzo czytać nie potrafię i to tak płynnie. Więc dobra, to w sumie tyle. To na razie, pozdrów Kazie, Oskarze. Jak się uda, to i Kate Walker. Tak, to mnie zawsze rozśmieszało. Tak, Kate Walker, masz pozdrowienia od Kate Walker. Dobra, więc idziemy szukać maszyny nakręcającej pociąg. No, tutaj widzimy jakieś ptaki. O, tylko czy w tą stronę się szło, czy w tamtą? Chyba w tamtą. Albo? Nie, to musiało być w tą stronę. Tak. Albo w tamtą. Zaraz zobaczymy. Nie, w tą stronę się idzie do tego, a tam się idzie tak. Dobra, pójdziemy poszukać tej maszyny. A zobaczymy, czy gdzie ta maszyna będzie, czy mi się dało jej użyć. Jak sytuacja z tą maszyną nakręcającą będzie wyglądać, tak? Bo właśnie z tej strony mieliśmy przejść. A ta stacja jest dosyć nietypowa, bo jak widzicie jest tutaj pełno takiej różnej roślinności, ptactwa i tak dalej. Wygląda to właśnie jak jakaś tam jedna wielka oranżeria niż stacja. Jak widzieliśmy, tam nie było żadnej maszyny nakręcającej, tak samo tam dalej. Może gdzieś tutaj w pobliżu ją znajdziemy. I to jest nietypowy krajobraz. Nie spotyka się takiego krajobrazu generalnie w pobliżu uniwersytetów, jakichś zrujnowanych budynków. Nie wiem, czy one wyglądają na zbombardowane. Albo już tak, wygląda stare. Jak maszyna nakręcająca, której używałam na stacji Valadilaine. Muszę znaleźć sposób na przemieszczenie tutaj pociągu. Tak stare, że się zawaliły, raczej to jest ta pierwsza rzecz. No i ten mur jest tutaj też dosyć wyjątkowy. Jak widzicie, tutaj jest rzeka. I jest tutaj taka zapora, która tamuje drogę pociągowi, a tutaj jest zapora, która tamuje drogę statkom. Łodziom i tego typu. Urządzeniom służącym do przemieszczania się po wodzie. I co jest ciekawe, to wygląda, przynajmniej to miasto, bardzo wygląda jak zatrzymane w czasie. Dobra, wrócimy do pociągu. A tu? Kate Walker, podejdź tu proszę, muszę ci coś powiedzieć. No cóż, jak muszę, to muszę.
Oskarze. O co chodzi? Nadeszła wiadomość dla ciebie. Wiadomość. Zostałaś wezwana, by spotkać się z rektorami. Sprawują oni najwyższą władzę na uniwersytecie. Chcą z tobą porozmawiać. Ze mną? Tak, z osobą odpowiedzialną za pociąg. Ach tak, więc ja teraz dowodzę. Dobrze, a po co mam się z nimi spotkać? Tego nie powiedzieli, tylko tyle, że to ważne. No widzicie, no to w takim razie kierujemy się na uniwersytet. Znajdujemy się w gmachu uniwersytetu. Te ptaki mają tendencję do powtarzania się. Jest tylko... I drugi gry robi... I tak, to one się powtarzają. Jak się gra w tą grę już któryś raz pod rząd, to potem się... Zwraca uwagę na różne szczegóły. A tutaj jest dobrze napisane, ładnie. Barokształt. Są jakieś słonie. Tygrysy szablozębe. Tam jakaś ta maszyneria widziałem. Ale teraz, skoro rektorzy chcieli się widzieć, to trzeba się im pokazać. Okej. Okay. Ta muzyka jest też wyjątkowa dosyć. Nie ma tabliczek, więc tak to musielibyśmy wchodzić do każdych drzwi. I to jest taki śmieszny ten, że jak klikniemy tutaj na tych rektorów, to ona do nich będzie szła powolnym krokiem, ale w międzyczasie można się pobawić, biegając sobie tutaj przed nimi. No, biegaj, Kate. Ostatnio jak grałem w tą dystrybucję, konkretnie właśnie w tą... O, jak widzicie, można się przed nimi wygłupiać. Oni się tutaj, jak widzicie, bawią swoimi własnymi rękami. Dyskutują bez głosu. Nie zwracają na nas uwagi. Witam, szanownych panów. Proszę mi powiedzieć, młoda damo, czemu zawdzięczamy tę przyjemność? Proszę się streszczać! Nie mamy zbyt wiele czasu do dyspozycji. Jako rektorzy tego uniwersytetu musimy zajmować się poważnymi sprawami, a nasz czas jest bardzo cenny. Słyszałam, że życzycie sobie spotkać właściciela pociągu, który stoi na waszej stacji. Czy mogę poznać powód wezwania? Dziwi nas, panienko, że twój pociąg jeszcze nie odjechał. To sytuacja godna pożałowania. Przepisy jasno stanowią, że pociągi mają przyjeżdżać i odjeżdżać. Nie pozostawać nieruchome na peronie. Pociągi powinny najpierw się zatrzymać, a następnie odjechać. Taka jest zasada. Zgadzamy się, drodzy koledzy, że mamy tu do czynienia z zachowaniem dewiacyjnym. Ta sprawa wzbudza prawdziwy niepokój. Zrozumcie, że to nakręcany pociąg, więc trzeba go ponownie nakręcić. Niestety na stacji nie ma odpowiedniego sprzętu. Nakręcany pociąg. Dziwny. Jakże osobliwe. Sugerujesz, że to rodzaj mechanicznej zabawki? Wprawiasz nas w zakłopotanie, panienko. Mam nadzieję, że koło muru znajdę to, czego szukam. Muru? Panienko, to nie jest miejsce dla ciebie. Zwłaszcza dla tak młodej damy. Rozumiesz, panienko, że chętnie przyznamy, że na co dzień cenimy sobie istnienie tego szczególnego gmachu. Zawdzięczamy murowi integralność naszego uniwersytetu i wysoki poziom edukacji na nim. Chroni nas przed szkodą i inwazją nieznanego. Boże, chroń nas przed tym, co tkwi za tym wałem obronnym. Proszę mi wierzyć. Nie mam innego wyboru. Muszę ruszać w dalszą podróż. Ta decyzja jest doprawdy prawidłowa, jako że jest zgodna z przepisami.
W ten sposób pociąg będzie mógł odjechać. I co za tym idzie, przestanie szpecić naszą stację. Pociąg właśnie nie szpeci tej stacji, on raczej jest wisienką na torcie. Pociąg jest bardzo ładny, niczego sobie. Dobrze. To w zasadzie tyle, bo jeszcze nie wiemy. Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Czas na herbatę. Już? To prawda, ale już ten czas leci. Bardzo dziękujemy, panienko, za tę uroczą wizytę. I ja dziękuję, panowie. Więc tak, poznaliśmy naszych aktorów i wiemy, że życzą sobie opuszczenia przez pociąg stacji. No co zresztą jest też naszym celem. Z jednej strony też jest to śmieszne, że sobie oni cały czas siedzą w tym pomieszczeniu we trzech za takim, kurde, za taką trybuną i sobie cały czas dyskutują. Tak nie wyglądają pomieszczenia rektorów. Ale cóż, tym bardziej to. Halo? No, masz go, tego spadkobiercę? Ach, to pan, panie Marson. Dzień dobry, jak się pan czuje? Poczuję się znacznie lepiej, gdy skończy się ten cały interes i podpisana zostanie umowa sprzedaży. Gdzie do diabła się podziewasz? Jestem w Barkstadt. Balet? Co? Co na miłość boską tam wyrabiasz? Wygląda na to, że Hans Vollerberg przejeżdżał tędy kilkanaście lat temu. Skoro go tam już nie ma, więc nie masz po co się tam włóczyć. Słyszę, co pan mówi. Mam słuszne powody, by twierdzić, że Hans Vollerberg nadal żyje. W międzyczasie staram się zebrać o nim dodatkowe informacje od ludzi, którzy go znali. Dokąd jedziesz dalej? Nie jestem jeszcze pewna. Nie brzmisz, jakbyś wiedziała za dużo, Kate. Potrzebuję trochę czasu, pani Marson. Czas to coś, czego nie masz. Informuj mnie. No, więc, no cóż, Marson nie jest szczególnie zainteresowany i zadowolony z tego, co się tutaj dzieje. No my też chcemy stąd po prostu zwiać, ale wygląda na to, że jeszcze tam patrząc w holu po tych eksponatach, no że tutaj faktycznie Hans mógł dowiadywać się więcej o mamutach, które były faktycznym celem jego ewakuacji z Valadilina. Bo tak jak czytaliśmy w dzienniczku Anny, ja pierwotnie myślałem, że to ojciec wygonił Hansa z Valadilina, a to okazuje się, że wręcz przeciwnie. Że nawet więził go w tym Valadilina, w tym pomieszczeniu takim jakimś technicznym. A Hans robił dużo rzeczy, które im się podobały. I nawet linię produkcją zaprojektował i tak dalej. Tylko że on nie chciał z powodu swojego właśnie tego upośledzenia umysłowego pracować jako robotnik, tylko zdecydował się uciec i podążać za swoim celem, którym były właśnie te mamuty. I on chciał je odnaleźć. A tutaj mamy Barkę. No bo skoro patrząc tak jakby po prostu zdroworozsądkowo, no to tak, potrzebujemy się dostać do tego muru. Pociągu sami nie przesuniemy, rektorzy go z nami nie przesuną i ludzie też go jakoś nie przesuną własnymi siłami. Natomiast do muru, oprócz torów, wiedzie kanał, którym mogą właśnie statki, stateczki i barki przepływać. No i z tego, co widzę, to jest barka i porozmawiamy za chwilę z ludźmi, którzy za tą barkę odpowiadają. Jeszcze jak byłem mały, to myślałem, że to miasto się nazywało Barkstadt od tej barki, od tego właśnie, że ta barka ma ten pociąg przesunąć. Albo, że tutaj właśnie jakoś te barki są używane. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to jest barok. Więc dobra, podchodzimy i zapytamy ich, czy pomogą nam ten pociąg przesunąć. Hej, tam, na łodzi!
Guten Tag, schöne mademoiselle. Mój mąż mówi, witam młodą damę. Chce pani z nami porozmawiać? Jesteście z Barkstadt? Nie. To tak jak ja. Ptaki właśnie przelatują. Utknęłam tu z powodu mojego pociągu. Kleine Puskereisen mit uns, no? Co on powiedział? Pociąg kaput. Masz mało szczęścia. Mamy mały problem z pociągiem. Jest jakby zepsuty. Muszę go koniecznie zabrać ze stacji. Czy moglibyście podholować go barką pod mur? Śluza zamknięta, barka blokowana. A gdyby śluza była otwarta, to podholowalibyście wtedy mój pociąg? Warke no, marmony wordatwerk. Da, to możliwe. Mój mąż mówi, my pomożemy, ty dasz nam pieniążki. Tak? Ile chcecie? Ci quante. On chce $150. $150? Nie mam aż tyle. Nie ma pieniążków, nie ma barki. Zapłacę wam 75. Nie, $125. Wykluczone. $100 i ani centa więcej. Zgoda, masz barkę za $100. Wspaniale. Teraz się nie ruszajcie. Wrócę z pieniędzmi tak szybko, jak to możliwe. Zostawię was, nie będę wam już więcej przeszkadzać. Do widzenia. Do widzenia. Okej. Więc, no poprosimy tych rektorów, czy zgodzą się wydać nam te $100. I na jakich warunkach. Tak patrząc zdroworozsądkowo, to jest Barockstadt, to jest miasto, wygląda na to niemieckie albo austriackie. I mur, który oddziela to miasto, to właśnie może być mur oddzielający, powiedzmy, Niemcy od powiedzmy Czech, Czechosłowacji, albo jakichś tam miast jeszcze bardziej południowych. Wątpię, że od Polski, bo to jest niemożliwe. Albo właśnie Austrię, gdzieś tam właśnie od tych krajów też jeszcze bloku wschodniego, więc oni się mogli w ten sposób obawiać wpływu, no i wojsk, i tego nieznanego, co jest po drugiej stronie od inwazji na tenże wspaniały uniwersytet. Więc tak dużo tutaj jest, kurczę, takich dodatkowych rzeczy, które prowokują proces myślowy. Można fajnie w tym uniwersum szukać się różnych analogii. Panowie, wybaczcie, że znowu was niepokoję, ale mamy mały problem. Mały problem? Mały problem? Każdy tu ma teraz małe problemy. Każdy sam się nimi zajmuje i nikt nie powstrzymuje globu od jego ruchu wirowego. Ani pociągów z opuszczania stacji. Czy mogłabym liczyć na waszą pomoc? Panienko, twoje naleganie niemalże zakrawa o nieprzyzwoitość. Nie możemy być ciągle na twoje zawołanie. Mamy wiele innych próśb na głowie. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, to przestań nam cały czas przeszkadzać. Dziękuję. Pewni żeglarze zgodzili się odholować pociąg, ale nie mam pieniędzy, by im za to zapłacić. Zastanawiałam się, czy nie moglibyście mnie jakoś wspomóc na chwilę. Mogłabym zapracować na te pieniądze. Proszę poczekać, panienko. Musimy zająć się analizą zagadnienia. To prawda. Musimy zająć się tym zagadnieniem sami. Należy podjąć kolegialną decyzję. Mam nadzieję, że nie zniechęcamy tym panienki. Dlaczego nie? Jeśli pozbędziemy się pociągu. Daję słowo, że to dobry pomysł. Co macie na myśli, panowie? Zapewne po swoim przyjeździe zauważyła pani wspaniałą estradę zdobiącą główny plac uniwersytetu.
unikalny obiekt rzemiosła mechaniki, który od dawna nie działa. Niestety. Doprawdy nasze wspomnienia pięknych melodii są nadal jak żywe. Jesteśmy gotowi zaproponować pani nagrodę finansową za ponowne jej uruchomienie. Z przyjemnością. Co mam zrobić? Niestety, moja droga, czas i rdza zebrały swoje żniwo na tym uniwersytecie, a naszym automatom brakuje sprężyn. Ha, ha, ha! Ho, 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 ho! Więc będziesz musiała być pomysłowa. Prawdę mówiąc, w Barkstadt jest wiele skomplikowanych urządzeń, ale chyba zgubiliśmy instrukcje dotyczące ich działania. Jednak twój pociąg to wyjątkowo pomysłowy wynalazek, więc skomplikowane urządzenia nie powinny być ci obce, prawda? Co więcej, liczymy na twoją pomysłowość, panienko. Mam nadzieję, że okaże się godna waszego zaufania, panowie. Więc, moi drodzy koledzy, kolejna gładko rozstrzygnięta sprawa uniwersytetu. No pięknie. Dobrze. To w takim razie... Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Czas na herbatę. Już? Doprawdy, ależ ten czas leci. Bardzo dziękujemy, panienko, za tę uroczą wizytę. I ja dziękuję, panowie. Okej, więc wiemy, co teraz trzeba zrobić i gdzie się udać. I czego szukać. Więc najpierw przejdziemy się do tej estrady, zobaczymy, o co tam chodzi. A dowiedziałem się, że stosunkowo niedawno, bo bodajże w zeszłym roku zmarł główny rysownik i twórca Syberii, Sokal. Ten, którego nazwisko widzieliście na samym początku serii, w poprzednim odcinku. No, niepowetowana strata. Narysował jeszcze ilustrację do Syberii dwójki i chyba częściowo do trójki, albo nawet w całości. No i tak, żeby się tutaj dostać... Zablokowane. Więc tutaj musimy coś postawić, żeby było mniej więcej równoważne z tym jajem. Zaraz popatrzymy w bibliotece na jakiegoś rodzaju książki o ptakach czy tego typu rzeczy. Bo tutaj w tym uniwersytecie jest też biblioteka oczywiście. Biblioteka jest w tym skrzydle. Tych napisów jeszcze nie przetłumaczyłem. I dobra, tu jest jakaś jedna książka. Wspomnienia z ekspedycji Amerzona. No i tak, tutaj jest jakaś ta czerwona kukułka. Taką kukułkę widzieliśmy na stacji. Tak, endemiczny, pożywienie środowiska. Żyje samotnie. Tak, no tutaj jest napisane, że ona... A! Leśną winorośl. Stanowi podstawowe diety ptaka. Okej, potrafi się doprowadzić do upojenia alkoholowego. Jedz i bądź zjedzony. Rozmnażanie, tak, tu jest napisane, że ona się bardzo rozmnaża. Okej. Okay. Ogólnie o kukułkach. O! Jest jednym z klejnotów w koronie kolekcji ornitologicznej Uniwersytetu Barokstadt. Tak, mają zastrzeżenia do niej, że się to bardzo rozmnożyła. I tutaj do tej leśnej winorośli, że jednak
kultywacja tej rośliny jest dumą tak, kolekcji badawczej uniwersytetu. Że tutaj właśnie tą winorośl mają. Dobra. Z tego co wiem, tutaj jest jeszcze jedno miejsce, do którego trzeba dotrzeć w tym gmachu biblioteki. Biegaj, biegaj. Cała już tak chodziła wolno. To jest jeszcze jedna książeczka. Ilustrowany słownik roślin i grzybów. I tutaj jest na temat grzybu Yangaracola, który też pochodzi z tego Amazonę. I tutaj jest napisane, że ci tubylcy amerzońscy stwierdzili, że ten grzyb jeżeli się proszek z niego tam uzyska, to się poprawia w zasięg wzroku. Okej, więc to w przyszłości też się nam przyda. Ale dobrze, idziemy teraz do... jeszcze gdzieś indziej. Poszukamy tych winorośli na stacji. No bo to jest ten ogród botaniczny, więc tam to raczej powinniśmy znaleźć. O, już słychać ptaki. Okej, okay. Przejdziemy się tędy w sumie, chyba. Tędy się szło? Nie, kurde, w drugą stronę się szło. Tak już patrząc po tym, w którą stronę ona idzie, jak wygląda otaczający po prostu krajobraz, to orientuję się. Orientuję się. Jak to tutaj jest i którędy się gdzie dociera. I tutaj spotykamy takiego człowieka, dosyć chyba sympatycznego. Ciekawe, że oni tak wszyscy patrzą, po prostu wodzą wzrokiem za główną bohaterką. Witam. Widzę, że przyjechała pani pociągiem. Tak, z Valadilajny. Dawno nie widziałem już tu pociągu. Studenci. Czy przyjechali z panią studenci? Nie. Podróżuję sama. No, prawie sama. Pamiętam, jak na początku jesieni pociągi przywoziły dzieciaki z całego świata na studia zoologii, botaniki, paleontologii i tych innych. To był wspaniały uniwersytet. A czy dziś nie jest wspaniały? Dziś? No, No i to potwierdza tezę, że to jest totalnie zatrzymane w czasie miejsce. Skoro nie ma studentów, to uniwersytet by się nie utrzymał. W zasadzie. Dobra. Czy nie wie pan, gdzie mogę znaleźć urządzenie do nakręcania pociągu? W sumie już wiemy. Pociągu? Nie ma go tu na stacji, to pewne. Wiedziałbym o tym. Proszę zobaczyć przy murze. Planuje pani dłuższy pobyt tutaj? Nie, to znaczy, nie wiem. Najwyżej dzień albo dwa. Muszę nakręcić z powrotem pociąg i ruszam w dalszą podróż. Chodzi o to, jeśli zostanie tu pani zbyt długo, to mogę mieć kłopoty. Pociąg powinien się zatrzymać i zaraz odjechać. Taka jest zasada. Poza tym ta maszyna płoszy ptaki.
Może mógłby pan zabrać mnie do muru? We dwoje znaleźlibyśmy szybciej urządzenie do nakręcania pociągu. Proszę mi wybaczyć, ale muszę postępować zgodnie z przepisami. Nadzoruję tę stację. Nie chciałbym mieć problemów z moimi zwierzchnikami na uniwersytecie. Chyba pani rozumie. A to tym bardziej informuję o tym, że rzeczy są dziwne. Powinni wiedzieć, że no, pociąg raczej jak jest mur zamknięty, to no, nie wyjedzie sobie. Ale dobra, zapytajmy w sumie o ptaki. Te wszystkie ptaki na stacji, to jest wspaniałe. To nie jest zwykła stacja, panienko. O nie, te ptaki to część prestiżowej kolekcji ornitologicznej Uniwersytetu Barkstadt. Przez lata ptaszarnia napełniała się najpiękniejszymi gatunkami ptaków z całego świata. A ja również nie jestem typowym zawiadowcą stacji. Odpowiadam za ten mały świat, a to niełatwe zadanie. Wierzę panu. Wie pani, co jest najtrudniejsze? Najtrudniej utrzymać harmonię między gatunkami. Pewnego dnia pewien podróżnik przywiózł parę kukułek z Amazonę. Ho, ho, ho. Czy to był zły pomysł? Koszmarny! Zapewne wie pani, że kukułki składają jajka w gniazdach ptaków innych gatunków. Co więcej, wypychają z gniazd jaja gospodarza tak, by matka ptak opiekowała się tylko ich potomstwem. Cholerne kukułki! Koszmarne! Rozumiem, o co chodzi. To podstępny ptak. Nie mogliście tego powstrzymać? Wydział objął ten gatunek ochroną. Gdyby nie nasz mechaniczny orzeł, stalibyśmy na krawędzi wielkiej katastrofy ornitologicznej. Macie tutaj automat? Cud techniki. To orzeł zawieszony w powietrzu na szynach. Przelatuje i pikując zbiera jajka pasożytów. Ale od kilku lat niestety jest zepsuty, a ja nie mogę sam zbierać jajek. Dlaczego? Ja? Nie mogę wspinać się na tę konstrukcję. Kilka miesięcy temu spadłem i nadal łamie mnie w krzyżu. Nie wspomnę o częstych zawrotach głowy. Mogę tylko spoglądać w górę i... O! Biedaczysko, to musi być trudne. Najgorsze są te kukułcze jaja, zawalające gniazda. Wkrótce rektorzy, oni się dowiedzą. Nie ma gdzie ich trzymać. To duży kłopot. Martwię się. Och, jak się martwię. Okej. No to teraz zapytajmy o winogrona. Gdzie mogę znaleźć winorośle Sauvignon? Nie ma ich tu, to pewne. Nie wiem, o czym pani mówi. To towar z Amazony. Wie pan, jak na kogoś, kto nie wie nic o tej roślinie, wydaje się być pan bardzo dobrze poinformowany o tajemniczym kraju pochodzenia tej rośliny. Och, Amazonę, Peru, Papua, Nowa Gwinea, dla mnie to wszystko jedno. Muszę iść do pracy. Poczekaj, nie odchodź. Wiesz co, chyba nie był ze mną całkiem szczery. No nie był całkiem szczery. Zapytajmy go jeszcze raz. Panie zawiadowco, przepraszam, ale znów potrzebna mi pańska pomoc. Nie widzi pani, że jestem bardzo, ale to bardzo zajęty? Nie. Co? Jestem doprawdy bardzo zajęty. Ale dobrze, już dobrze. Poświęcę pani chwilę mojego czasu. Szukam pewnej soczystej jagody. Nie wie pan, gdzie mogłabym ją znaleźć? Proszę pani, na stacji nie ma żadnych jagód Sauvignon, ani nawet winorośli Sauvignon. Zabawne, że pan o tym wspomina. To dokładnie to, czego szukam. Winorośle Sauvignon. Sauvignon, malinki, porzeczki. Dla mnie wszystkie są takie same. Nie hodujemy tu żadnej z nich. Wie pan, przeczytałam bardzo ciekawą książkę, w której piszą, że rzadka winorośl Sauvignon jest tak naprawdę kultywowana tutaj, w samej słynnej ptaszarni Uniwersytetu Barkstadt. No, skoro tak napisano w książce, to proszę nie wierzyć w to, co pani czyta.
Nie wiem, jak to się dzieje, ale nie wydaje mi się, żeby mówił mi pan prawdę. Co to ma znaczyć? Nic nie wiem. Skąd mam wiedzieć, gdzie można znaleźć to głupie wino? Proszę iść porozmawiać z profesorem, jak on się nazywa, Ponsem, paleontologiem. Ale to pan zawiaduje tą stacją i to pan powinien wiedzieć o tym najlepiej ze wszystkich. Nikt mi nic nie mówi, nic nie wiem. Proszę iść porozmawiać z tym staruchem z włosami w nosie. Profesor Pons, co ma w nosie wąs. No i tak. Nie będę już panu więcej przeszkadzać, panie zawiadowco. Witam w warsztat, panienko. Panienko. No okej, teraz idziemy szukać paleontologa. No, ciekawi mnie, jak się przyjął pierwszy odcinek mojej serii. Bo nagrałem go wczoraj. Zaplanowany jest na tą niedzielę. Chyba kolejny odcinek też będzie na kolejną niedzielę. Ten, który nagrywam teraz. O ile się dobrze nagra. O ile głos dwukanałowy będzie w porządku. Wcześniej mogliście obserwować, jakie przeskoki. Najniższe przeskoki były spowodowane błędem z połączeniem. Ale potem już takie przeskoki, które były regularnie, były po to, że jak odciszałem mikrofon, no to on robi tak. Więc chciałem te klikania po prostu wszystkie powycinać, no i przez to zabrałem trochę dźwięku, no i pociąłem ten materiał. Moi drodzy, bardzo was przepraszam, dalej nie nagrywałem wielościeżkowo. Teraz już powinno być wielościeżkowo, więc będzie tak jak w poprzednim odcinku. A to może być nasz paleontolog. I prawdopodobnie właśnie jest. Przepraszam. Proszę pana, to tylko chwilka. Ależ ja słyszę. Proszę wybaczyć, że przeszkadzam, ale... Ten młody Mammutus primigenius ma niemal 40 tysięcy lat. Wspaniały, nieprawdaż? Tak, być może. A jak to być może? No cóż, nie wiem. Nie wie pani. No rozumiem. A co mogę dla pani zrobić? A zapytajmy najpierw o Hansa. Może coś wie. Szczerze mówiąc, poszukuję Hansa Wollerberga. Jest on jedynym spadkobiercą niezwykłej fabryki. Mojej firmie powierzono negocjacje w sprawie przejęcia tego zakładu. Według ostatnich informacji żyje on na Syberii, więc gdy tylko mój pociąg będzie znów gotów, zamierzam kontynuować moją podróż na wschód. No tak, i nie zadała pytania, więc w myśl niektórych nie powinno być odpowiedzi. Syberia, a? Syberia. Ale o czym pani mówiła? O czym? Wspomniała pani nazwisko. Osoby, której pani szuka. Wollerberg? Hans Wollerberg? Wollerberg. Hans Wollerberg. Czy pan go zna? Hans Wollerberg. No. I on poprawił i powiedział poprawnie. Stary profesor zna lepiej nazwisko od Kate Walker. No cóż. Jak mógłbym go zapomnieć? Niezwykły jegomość. Taki pomysłowy. Dzieliliśmy zainteresowania mamutami. Ta pasja nas związała. Gdyby nie on, przyznam się, miałbym niewiele wspólnego z tak dziwnie opóźnioną osobą jak Hans. W tym czasie obaj byliśmy studentami. Swego rodzaju. Powiedzmy, że Hans miał specjalne pozwolenie na udział w wykładach z paleontologii. Nie spełniał wymaganych warunków, by studiować. W zamian za to Hans wykonał kilka niezwykłych prac dla uniwersytetu. Obraz pańskiego Hansa Wollerberga osobliwie odpowiada temu, którego szukam. A nie jestem pewien, moja droga. Hans żył ponad kwestiami pieniędzy czy interesów. Wyobrażenie sobie jego prowadzącego fabrykę. Porzućmy tę myśl. Mógłby mi pan powiedzieć o nim coś więcej? A zawsze był dla mnie zagadką. Nigdy nie mówił wiele i zdawał się nie przywiązywać wagi do tego, co mówiono do niego.
wyrażał siebie za pomocą swych niesamowitych urządzeń. Jego wynalazki, muszę przyznać, zostały docenione przez uniwersytet. Kilka razy udało się nam naprawdę porozmawiać. Wtedy mówiliśmy o jego dziwnym zainteresowaniu mamutami i o lalce, która stała się jego obsesją. Powiedział pan lalce? Tak. Ciągle o niej mówił. Pewnego dnia ją opisał. To rodzaj zabawki. Miniaturowy mamut dosiadany przez kornaka. Zdaje się, że znalazł ją w jaskini nieopodal swego domu. Zdarzenie wydaje się bardzo dramatyczne. Jego opowieść była nieco pogmatwana, jednak wzbudziła moje wielkie zainteresowanie. Co pan ma na myśli? Według mojej wiedzy istniało tylko jedno plemię tworzące figury przedstawiające kornaków. Byli to Jukolowie. Żyją w najodleglejszym obszarze Syberii. Dla nich lalka stanowi obiekt kultu, ilustrujący jedną z ich głównych legend. Jak taka figurka odbyła podróż z syberyjskiej północy do jaskini w Alpach Francuskich, pozostaje dla mnie tajemnicą. Nawet dziś nie jestem w stanie tego pojąć. Czy rozważał pan możliwość, że Hans wymyślił tę historię? Sam pan przecież przyznał, że sprawność jego umysłu została naruszona. Nie. To niemożliwe. Hans nie wymyśliłby czegoś podobnego. Lalka jest częścią syberyjskiej legendy. Opisał mi ją szczegółowo. Syberia jest tematem, na którego punkcie paleontolodzy całego świata są bardzo wyczuleni. I tak to wygląda. A teraz zapytajmy go o winorośl. Czy nie orientuje się pan, gdzie w Barkstadt przechowywane są rośliny Sauvignon? A dlaczego myśli pani, że tu są? Przeczytałam o tym w bibliotece. Proszę pójść do zawiadowcy. Jeśli taki krzew tu jest, on będzie wiedział lepiej niż ktokolwiek inny. Ależ on właśnie przysłał mnie do pana. Wydawało mi się to dziwne, ale on stanowczo polecił zapytać paleontologa. Pan jest tu jedynym paleontologiem, nieprawdaż? A tak, tak, rzeczywiście. Cóż za dziwne zachowanie. Cóż, myślę, że się pomylił, to wszystko. Nikt mi tu o niczym nie mówi. Być może warto spytać rektorów. W końcu oni kierują uniwersytetem. W porządku. Dziękuję. Okej. Zostawię pana w spokoju. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham. Ach, skądże. Nie, moje dziecko. Okej. Więc wiemy teraz tylko tyle, że musimy ruszyć do rektorów i ich zapytać o winorośl. A, i w międzyczasie też fajnie było pokazać temu paleontologowi tą lalkę. Ona jest w pociągu w tej chwili i na początku Kate Walker nie mogła jej wziąć, bo by powiedziała, że jeszcze tego nie potrzebuje albo że nie ma potrzeby brać tej lalki, a teraz już będziemy mieli taką możliwość i powinna paleontologa zaciekawić. A teraz idziemy do rektorów. Panowie, wybaczcie, że znowu was niepokoję, ale mamy mały problem. Mały problem? Mały problem? Każdy tu ma teraz małe problemy. Każdy sam się nimi zajmuje i nikt nie powstrzymuje globu od jego ruchu wirowego. Ani pociągów z opuszczania stacji. Okej. Czy jesteście pewni, że w Barkstadt nie ma roślin Sauvignon z Amazony? Właśnie rozmawiałam z zawiadowcą stacji i paleontologiem, a to, co mi powiedzieli, niezbyt mnie przekonało, że tu ich nie ma. Jesteśmy zgodni co do tego. W Barkstadt nie rosną żadne rośliny Sauvignon. Zrozum, panienko, że winorośl Sauvignon z Amazony to rzadki krzew, który wymaga specjalnych warunków dla wzrostu. To prawda. Warunki, w których trudno ją rozmnażać. Uwierz mi. Trudno, ale nie niemożliwie. Na szczęście nasz ogród okazał się odpowiedni. Wasz ogród? Więc w Barkstadt znajduje się ogród? Ogród? No, jeśli jakiś miałby być, to taki malutki ogrodzik za stacją. Ale nasz zawiadowca byłby z niego bardzo dumny.
Z pewnością bardzo by o niego dbał. Wszystko rosłoby wspaniale, gdybyśmy byli w stanie go w ogóle uprawiać. A to wszystko zależałoby od jego zdolności ogrodniczych. Bylibyśmy z niego dumni i nie zapomnielibyśmy, jaką rolę odegrałby w tym paleontolog. Co w ogóle ma z tym wspólnego paleontolog? Proszę pomyśleć, jak bez niego i jego laboratorium moglibyśmy robić wino? To byłoby doprawdy, koledzy, dobre wino, prawda? Och tak, rozkoszny środek na zapomnienie długich godzin znoju i naszej ogromnej odpowiedzialności. Co rok z niecierpliwością czekalibyśmy na nadejście noworocznej produkcji. Jeśli was dobrze zrozumiałam, to w Barkstadt faktycznie rosną rośliny Sauvignon. Są uprawiane w ogrodzie za stacją, następnie przerabiane na wino przez troskliwego paleontologa, aż w końcu przyjemność picia należy do was. Jeśli się nie mylę, panowie, to macie tutaj małą, nielegalną wytwórnię. Panienko, doprawdy wyciągasz pochopne wnioski. Nigdy tego nie powiedzieliśmy. Wcale tego nie mówiliśmy. Mówimy w trybie przypuszczającym. Wiesz, używamy jeżeli i gdyby. Więc co by było, gdybym miała takie przeczucie? Jeżeli tak, to musiałabyś to zatrzymać dla siebie, oczywiście. Tak, gdybyś była tak miła i zatrzymała to w tajemnicy, to byłoby tylko małe, lokalne zmartwienie produkujące zaledwie kilka butelek co rok. Tak jest. Żaden tam interes w wersji grande. W przeciwnym razie należałoby nas ukarać, więc moglibyśmy liczyć na twoją dyskrecję, prawda? Nie martwcie się, nie mam zamiaru mieszać się w cokolwiek. Okej, więc w ten sposób dowiedzieliśmy Siedzimy się... Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Czas na herbatę. Już? To prawda, ależ ten czas leci. Bardzo dziękujemy, panienko, za tę uroczą wizytę. I ja dziękuję, panowie. Okej, więc dowiedzieliśmy się, że... de facto taki ogrodzik istnieje. I że służy wytwarzaniu wina, które potem piją sobie rektorzy. No cóż, tak to na włościach uczelnianych zostało poczynione. Prawie jak koparki bitcoinów w ratuszach. Okej, to idziemy teraz zapytać się zawiadowcy, czy on coś na ten temat ma nam do powiedzenia. Panie zawiadowco, przepraszam, ale znów potrzebna mi pańska pomoc. Nie widzi pani, że jestem bardzo, ale to bardzo zajęty? Nie. Co? Jestem doprawdy bardzo zajęty. Ale dobrze, już dobrze. Poświęcę pani chwilę mojego czasu. Stroił pan sobie ze mnie żarty. Bardzo dobrze pan wiedział, że winorośl Sauvignon rośnie w ogrodzie na stacji. Nie, nie, wcale nie. Nigdy nie widziałem tych pani chwastów w Sauvignon. Proszę nie kłamać. Wiem o tym. Pan i rektorzy są w zmowie, a laboratorium profesora zamieniło się w destylarnię. Macie tutaj miłą, malutką bimbrownię na boku. Bimbrownię? Chyba posunęła się pani za daleko. To tylko malutka produkcyjka na boku, to wszystko. Tylko dla nas, naprawdę. Powinniście się wstydzić. Nie martwicie się o reputację tego wspaniałego uniwersytetu. Trzeba poinformować o tym władzę. Ale my nie zrobiliśmy nic złego, to nie jest zbrodnia. Proszę otworzyć bramy do ogrodu. Oczywiście, no problemo. Natychmiast, panienko. No problemo. Okej. Więc idziemy za Momo.
Całkiem taka wyjątkowa i malownicza ścieżka. Proszę bardzo, może pani przebywać w ogrodzie, ile tylko zechce. A jeszcze jedno, nie jestem kłamcą. Muszę myśleć o reputacji uniwersytetu. Mam zwierzchników i muszę robić, co mi... Rozumiem. Proszę się nie martwić. Dziękuję pani. Proszę się nie martwić, nie poinformuję władzów. Okej. Okay. No i teraz skoczymy po słynne winogrona. Jak widzimy, coś się tutaj już zazielenia, więc zaczyna się robić bardzo ładnie. A to mnie cieszy. No i dzięki tym winogronom teraz możemy wrócić do ptaków, które próbują wejść, które próbują sobie tam wojować pod tą drabinką. Ale jeszcze w międzyczasie skoczymy do pociągu po figurkę mamuta. Pokażemy ją temu paleontologowi i zobaczymy, co na to powie. Powinna się mu spodobać, z tego co się orientuję. Okej, okay, bierzemy figurkę. I idziemy do paleontologa. Bardzo ładny pociąg, niczego sobie. Proszę pani, proszę mi wybaczyć. Tak? Chciałbym przeprosić za to małe nieporozumienie. Ja przyniosłem pani butelkę wina, Barkstadt Sauvignon. Bardzo dobry rocznik. Proszę mi powiedzieć, jak je pani znajduje. Znajduję je w swojej kieszeni. Jest mi bardzo miło, dziękuję. Życzę pani szczęśliwej podróży. Dziękuję. No. To się... Pan zawiadowca przeprosił. Nie, on tak naprawdę ma całą zwierzchników, więc to nie może niektórych rzeczy robić. A nóż Kate Walker okazałaby się szują. Audytorem. Obywatelskim. Dobrze, że nie ma w tej komórce kamery, bo... No, aby zawiadowca stacji zadzwonił po policję. I co wtedy? I by musiała się tłumaczyć, dlaczego kameruje, że lubi i chce. Ale trzeba przyznać, że gość robi dobrą robotę. Uświadamia. Okej. Pokażmy mu tą laleczkę. Ciekawe, co powie. Przepraszam, profesorze. Profesorze, proszę wybaczyć, że znów pana niepokoję. Ale profesorze, słyszę. Mam tu dla pana coś, co z pewnością pana zainteresuje. Proszę spojrzeć. A co my tu mamy? Figurkę mamuta. Ależ to lalka Hansa, nieprawdaż? Tak. Z pewnością. O mój Boże. Trzymam ją w dłoni, więc
Ona istnieje, naprawdę istnieje. Jak się pani uda? Proszę wybaczyć. Jestem to głębi poruszony. Jak pan widzi, pana Hans i mój spadkobierca Wollarbergów to ta sama osoba. A to niesamowite. Po tych wszystkich latach. No nie wiem, jak pani dziękować, moja droga. Nie traćmy czasu. Śpieszę do laboratorium, muszę to dokładnie zbadać. Czy mogę na chwilę pożyczyć pani skarb? No cóż właściwie. Ale bez obaw. Będę traktował go z należytą troską. Jednak muszę go zbadać. Jest dla mnie ogromnie ważne, by już dzisiejszego popołudnia poprowadzić wykład na temat tego obiektu. Pani udział jest konieczny, jeśli jest pani zainteresowana Hansem Wollarbergiem. Tak pan sądzi? Oczywiście. Proszę podać mi swój numer telefonu. Zadzwonię przed rozpoczęciem wykładu. Figurkę zwrócę pani po jego zakończeniu. Ma pani moje słowo. No to wieczór zajęty. Drzwi się tak jeszcze zbugowały i zamknęły na moment. Dobra. Zwiedźmy laboratorium paleontologa. A co tutaj mamy? Szpule, szpule. Tu też są szpule. I coś gdzieś tutaj jeszcze jest. No fajne ma to laboratorium. Takie dziwnie wszystko tu jest pardzewiałe. No i to też będzie nam potrzebne. No to znacznie później, co prawda, ale jak czytaliśmy, ma zdolność do przywracania wzroku. Ta butelka jest z tego Jungala Cola. Tam jest ten proszek, który się dosypuje do napojów. Fajnie. No to teraz mamy wszystko, żeby odzyskać to jajo. Tak, tak mówię tak enigmatycznie. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Otóż. Tam drabinka, którą widzieliście na stacji, prowadzi do tego mechanicznego ptaka, o którym mówił zawiadowca. Ten mechaniczny ptak zbiera jaja kukułek. Ale ponieważ zawiadowca jest już w podeszłym wieku, więc nie może się tam wdrapywać i oczyszczać tego mechanicznego ptaka z tych jaj. Więc pomożemy mu i weźmiemy te jaja, a przynajmniej to, które dla nas jest potrzebne. I przy okazji coś tam też chciałem powiedzieć. I przy okazji uzyskamy to jajo, które trzeba podłożyć jako równowagę w tej fontannie, w tym automacie fontannowym. Zobaczymy, czy kukułki odejdą. No powinny, ale... No, idą sobie. Tup, tup, tup. Kukułki z Amerzone. Nigdy nie grałem w grę Amerzone. Podobno jest to też sokala gra. Fajnie się tutaj wchodzi, dosyć tak daleko i wysoko. Podobno jest to też sokala gra, ale nie miałem okazji nawet wiedzieć, na jaki temat jest ta gra. No i jak widzimy, są tutaj jaja. Nie dosięgnę. Nie dosięgnę. Dlatego mam szczypce. I dobrze. I to jest to jajo właśnie tej kukułki. I teraz z tym jajem będziemy mogli udać się do tej fontanny. Aż kurczę. No do tej oblanej wodą estrady podwórkowej z muzykami i automatami.
A ptaszki już sobie poszły. Poleciały. Zjadły i poszły gdzie indziej. Z czego się ten uniwersytet utrzymuje? Co oni jedzą? Nigdzie tutaj nie widziałem żadnego sklepiku, ani sklepu. A może gdzieś w jakimś miejscu, gdzie ma potrzeby tam iść, to może tam. Chyba nawet tutaj nie ma takich miejsc, gdzie nie ma potrzeby tam iść. Okej, bierzemy jajo. I podziałało. Oczywiście, no zawsze moglibyśmy tam położyć rękę i siłowo to otworzyć, no ale... Taki jest tutaj sens tej przygody. Tutaj nie wiem, co jest napisane. Ale, no dobra, z tego co widzę tutaj, jedyna rzecz, niestety to jest ta dźwignia, mogła być jakaś bardziej zagadka wyjątkowa. Widocznie trzeba było zrestartować po prostu. No, bardzo ładnie grają. I teraz w takim razie skoczymy do reaktorów po kaskę. Kaskę zapłacimy ludziom z barki i spróbujemy ten pociąg przesunąć trochę dalej. Okej, więc składamy reaktorom wizytę. Kolejną. Mały problem. Każdy się nimi zajmuje sam. Panowie, wybaczcie, że znowu was niepokoję, ale mamy mały problem. Mały problem. Każdy tu ma teraz małe problemy. Każdy sam się nimi zajmuje i nikt nie powstrzymuje globu od jego ruchu wirowego. Ani pociągów z opuszczania stacji. Panowie, udało mi się naprawić estradę waszego uniwersytetu. Estrada znowu działa! To wspaniałe wieści! Jesteśmy bardzo wdzięczni, naprawdę bardzo wdzięczni. Do prawdy! Tak, doprawdy bardzo wdzięczni. Będziemy wspominać twój pobyt z większą radością w sercach. A więc dochowajmy słowa danego przez nas. Ile potrzebujesz, panienko? $100, jeśli o tyle mogę poprosić. Nie no, to... Zgadzamy się przekazać ci wspomnianą wcześniej sumę, panienko. Możesz teraz odjechać wraz ze swoim pociągiem. Wioskowy głupek. Skoro już tu jesteśmy, kiedy zamierzasz wyjechać? Tak, ponieważ teraz możesz przemieścić swój pociąg możliwie jak najszybciej. Okej, no to
W sumie zapytamy jeszcze o Hansa. Czy przypadkiem znane jest wam nazwisko Hans Wollerberg? Jeden z najwybitniejszych, idealnych intelektów, który zaszczycał nasz uniwersytet. Hans Wollerberg. I znowu mówią poprawnie. Przypominam sobie, że raz coś do niego powiedziałem. Byłem wtedy studentem. Przez chwilę gapił się na mnie, tylko zagubiony w swych myślach. Prawie nigdy się nie odzywał, ale jak można by go zapomnieć? Idealny? Z tym się zgodzę, ale wybitny to chyba za wiele. Nie był w stanie zdać żadnego egzaminu. Siedział tylko na zajęciach i to na niewielu. Głównie na paleontologii. Miał niezdrowe zamiłowanie do mamutów, co doskonale pasowało do poziomu jego intelektu. Mam na myśli prehistorycznego. Prehistorycznego? Jak śmiesz! Może trochę naciągane, ale miewał przebłyski intelektualnego geniuszu, zrozumiałe jedynie dla wspaniałomyślnych uczonych, którzy nie opierali swojej oceny na wyglądzie. Mój drogi kolego, twoje pośpieszne wnioski są nieco pogardliwe. Moja ocena jest w pełni prawidłowa. Chłopak był trochę dziwaczny. Musisz się z tym zgodzić, że gdyby mój ojciec jako ówczesny rektor uniwersytetu nie okazał mu dużej słabości, Hans Wollerberg nigdy nie uczęszczałby do tej placówki. A co powiesz w takim razie o estradzie? Czy to dzieło obłąkanego umysłu? Nawet po tylu latach nadal jesteś o to zazdrosny. Moi drodzy koledzy, zaklinam was. Pokażmy trochę kultury. Mamy gościa. Czego chcesz od Hansa Wollerberga, panienko? Jesteś członkiem jego rodziny? Nie, ani trochę. Szukam go, by wyjaśnić sprawę spadkową. Czy on tu nadal jest? Co? Tutaj? Na uniwersytecie? Nie, nie ma go. Odszedł dawno temu, tak bardzo dawno temu. Tego roku byłem nominowany na tę pozycję. To już minęło prawie 50 lat. Biedna duszyczka ruszyła dalej, gdy posiadł całą wiedzę o mamutach. Trzeba przyznać, że od jego odjazdu ta placówka nie jest już taka jak kiedyś. Masz na myśli, że taka zła? Wszystkie te dziwactwa wniesione do uniwersytetu były jego źle ulokowanymi fantazjami. Panowie, postarajmy się zachować spokój i równowagę, które są stosowne dla pozycji, które zajmujemy. Więc tak wyszło z Hansem. Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Czas na herbatę. Już? To prawda, ale już ten czas leci. Bardzo dziękujemy, panienko, za tę uroczą wizytę. I ja dziękuję, panowie. I już rektorów nie zobaczymy ponownie. Tak, zachowuje się jak ten Salinger, który w tej książce Burszujący w zbożu napisał, że za każdym, pomimo tego, że niedawno go jeszcze spotkał, to już zaczyna tęsknić. Okej, idziemy rozliczyć się z barkowcami. Guten Tag, schöne Mademoiselle. To on jest o tyle śmieszny. Ja na początku myślałem, że on mówi po szwedzku. Potem stwierdziłem, że mówi po niemiecku. A okazuje się, że on mówi mieszanką przynajmniej czterech języków. Germańsko. Takich właśnie nawet północnych, typu właśnie te nordyckie. I do barki się idzie ten, z tego co pamiętam. Mamy pieniążki? Mamy, okej. Okay. Hajs musi się zgadzać. Trzymajcie, oto wasze pieniądze. Sprawdziłam, jest wszystko. Sprawdziłam. Ach, dziękujemy. Nie trudno zdobyć dolar.
Widzisz? Jesteś prawdziwą bizneswoman. Nie tylko ja jedna. Dobrze się z tobą załatwia interesy. Teraz otwórz śluzy, albo nie możemy ci pomóc. Dlaczego jej nie otworzyliście? W sumie to wcale nie trzeba być geniuszem. Ma worwat pięci rożysto, di kleina madam. No se se je mar, ależ non comprendo, en alora kaput, en andere bordel. Zir zwar moi. On bum telefonieren, kaput, kaput. Mój mąż mówi, skomplikowane instrukcje. Nie rozumiem zasad. Mój mąż wściekły, bardzo wściekły. Teraz telefon zepsuty, kaput. Zaczyna mnie to irytować, więc co zamierzacie zrobić? Czekamy na mechanika. Ja nie mam na to czasu. Pójdę sprawdzić. Musi być jakiś sposób na uruchomienie mechanizmu otwierającego. Weź klucz. Żeglarz zawsze potrzebuje klucza do śluzy. Dzięki. Okej, okay. Bez tego klucza byśmy sobie też nie poradzili, dlatego wcześniej nie podchodziłem w ogóle do tej śluzy. Więc dobrze, idziemy teraz do mechanizmu śluzy, zobaczyć co i jak z tym się działa. Halo? Pomyślałam wczoraj o tobie, bo zobaczyłam to fantastyczne futro. Ubierasz się ciepło? Ludzie w obcych krajach nigdy nie wiedzą, jak ubrać się odpowiednio do pogody. Mamo, tak miło, że się martwisz, ale u mnie jest wszystko w porządku. Trochę tu wieje, ale nie martw się. Chodzi o to, że... Kiedy wracasz, Frank marzy, by cię poznać. Frank? Och tak, twój śpiewak. Więc spotykacie się. Nigdy nie zgadniesz, jaką wczoraj mi zrobił niespodziankę. No, chyba mi się nie uda. Frank zaprosił mnie wczoraj na wielką galę dobroczynną zorganizowaną przez... kogoś tam. Namówili go, by zaśpiewał kilka starszych utworów ze swojego repertuaru. A na koniec poprosił mnie, bym wyszła na scenę. Wyobrażasz sobie? Ja, twoja matka, na scenie przed tysiącem ludzi? No. Och, szkoda, że mnie tam nie było. Mam nadzieję, że niezbyt wzruszające. Och, nawet za bardzo. Zwłaszcza, że nie byłam u fryzjera i nie miałam odpowiedniej sukni. Frank obiecał, że następnym razem się tym zajmiemy. Och, jest taki ładniutki i ma najsłodszego małego... Z pewnością, mamo. Tak bym się cieszyła, gdybyś się z nim spotkała. Kiedy jest następna gala? Zapominam ostatnio o wszystkim. Z pewnością zgubiłabym głowę, gdybym nie miała jej teraz w chmurach. Uważaj, maleńka. Lata dopędzą cię szybciej, niż zdążysz się obejrzeć. Będę na nie uważała, mamo. Miło usłyszeć twój głos. Kocham. Ja też, mój mały Ponczusiu. Ponczusiu. Dobrze. Ma najsłodszego małego. Kto co woli? W przypadku problemów wybierz ten numer 2766-6742. I dzwonimy. Witamy we wschodniej centrali kontroli śluz. By rozpocząć, naciśnij dash. Jeśli używasz śluzy w Haldenburgu, naciśnij 1.
Jeśli używasz śluzy w Morlof, naciśnij 2. Jeśli używasz śluzy w Canning Past, naciśnij 3. Jeśli używasz śluzy w Barkstadt, naciśnij 4. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Dash. Jeśli chcesz podnieść poziom wody, naciśnij 1. Jeśli chcesz obniżyć poziom wody, naciśnij 2. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Dash. Chcesz obniżyć poziom wody w śluzie w Barkstadt. Aby potwierdzić swój wybór, naciśnij gwiazdkę. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij Dash. Twoje żądanie zostało zapisane. Niestety, nasz technik regionalny jest obecnie na urlopie i nie ma żadnego zastępstwa. Odpowiemy na twoje żądanie w ciągu 48 godzin. W nagłych przypadkach prosimy obsługiwać śluzę ręcznie. Więc tak. Będziemy musieli to samo, co za pomocą telefonu, zrobić za pomocą tej klawiatury tutaj. Ej. 42. Ej. Awangardowa rzecz. Śluza otwarta. Można przepływać. No, słychać tam w tle tych skryptów. Roboty. Hej, tam, na łodzi! Guten Tag, schöne mademoiselle! Mój mąż mówi, witam młodą damę. Chce pani z nami porozmawiać? Jesteście z Barkstadt? Nie. To tak jak ja. Ptaki właśnie przelatują. Utknęłam tu z powodu mojego pociągu. Co on powie? Pociąg. Mam nadzieję, że mój pociąg nie jest za duży dla waszej barki. It's okay. Motorboat is the class. Mój mąż mówi. Dobra, mocny silnik. Nie jesteśmy zbyt daleko od maszyny nakręcającej? To głupie, prawda? Taki wysiłek, by przejechać kilka metrów. Pociąg na barkę? Nie, niemożliwe. Dobrze, już wiem. Wiem, jak działa śluza. Podprowadźcie więc swoją barkę do śluzy, a ja zajmę się mechanizmem. Hotwerdu! Das ist eine echte Ladies. Alle toi, range alle Dingen und obligados die Dame. Ach, seid content und zurück again. Co powiedział pani mąż? Pospiesz się. Spieszno nam znów drogę. Dobrze, już dobrze. Spotkamy się po drugiej stronie przy moim pociągu. Pasuje wam? No i do śluzy. I zobaczymy. Co i jak z tą śluzą tutaj da się jeszcze zrobić. I teraz trzeba w drugą stronę. I śluza się zamyka i za chwilkę będziemy mieli możliwość podłączenia pociągu
pod tą barkę. Guten Tag, schöne Mademoiselle. Okej. Okay. No to teraz musimy przejść się przez ten pomost, bo tam nie ma ponownej możliwości skomunikowania się. I idziemy dalej. Dalej prosto. I z tego co się orientuję, pomogą nam teraz już ten pociąg przesunąć. Hej tam, na łodzi! Da, barka na drugiej stronie. Jeszcze nas potrzebujecie? To chyba miłe tak podróżować po rzece. O, schleck de boot! I never forget that's grund. For me, loco is fantastica. Eine kleine rod mit usted. Okay, you guide. Słucham? Mój mąż mówi. On lubi swoją barkę i nie lubi pociągu. Za głośny. Jeśli chcecie podróżować w puszce, to podróżujcie w puszce. Pewnie. No i to było śmieszne, bo on tutaj powiedział, jak wiadomo co innego, że no dla niego pociąg jest fantastyczny, no i jeszcze właśnie Skate Walker przy sobie jako przewodniku, no to byłby bardzo z tego ucieszony, a jego żona poprawiła i ugrzeczniła jego przekaz. Jesteście z Barkstadt? A to już znamy, to już nie. Teraz potrzebujemy pomoc chyba. Jak mamy przywiązać pociąg do barki? Mademoiselle, tak. Loco coco mitchen. Co powiedział pani mąż? Przyczep łańcuch do pociągu i barka ciągnie pociąg na łańcuchu. Hop, kaczy co. Okej, więc dobrze, pociągamy pociąg przez barkę. Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. A wiem. Hak, który znaleźliśmy przy tym zawiadowcy. Pięknie. No to teraz ruszymy się tam. Do pociągu. Znowu widzimy te zrujnowane budynki. No nie napawają szczególnym optymizmem. A w tam? Kate Walker, słucham. Tu profesor Pons. Zaraz rozpoczynam swój wykład o jugolach. Proszę się pośpieszyć. Postaram się. Doskonale. Czekamy w głównej sali wykładowej. Do zobaczenia. Tu profesor Pons. Zaraz rozpoczynam swój wykład o jugolach. To fajnie. Powinnam wrócić na wykład profesora. No i na wykład.
Tak, tak. No, ostatnio skończyłem studia. W no, zeszłym roku. A tu jeszcze będę musiał na wykłady, jak widzicie. Zupełnie jak z tym filmem o zwiedzaniu repliki mojego technikum, gdzie stwierdziłem, że no już tyle lat nie było mnie na WF-ie, a tu jeszcze będę się wplątywał w macki tego ekosystemu. No nie, ma to swój urok. Mądrego zawsze miło posłuchać. No, już skrzypków też słychać. Co jest ciekawe, na filmie z uruchomienia estrady słyszeliście pełną melodię. A teraz jak już grają w lupie, to melodia nie jest pełna. Bo pełna melodia jest ti 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 i potem jest ti 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 i tego tych ostatnich nut nie ma. Dobra, lecimy do głównej sali wykładowej. Tutaj trzeba by było chyba zapisać grę, bo ostatnio mi się strasznie zbugowała i musiałem od nowa iść, a to było bardzo niefajne. Po tym wykładzie się tak strasznie zbugowała. Wykład swoją drogą trwa długo, prawie jak wykład. O, jest pani, to dobrze. Proszę zająć miejsce. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia. Nie może się doczekać rozpoczęcia. Doczekał się pan. Proszę bardzo. Młodzi przyjaciele, bardzo niezwykłe odkrycie. Niewyobrażalne jeszcze parę godzin temu przypadło mi w udziale. Pozwoli ono na ukończenie moich badań nad tajemniczym ludem Yukoli. Światło, proszę. Niewiele wiemy o Yukolach, ludziach żyjących na dalekiej północy. Żyją bardzo, bardzo daleko, na zamarzniętych granicach Syberii. Odległość ta, jak również niekorzystne dla ludzi warunki klimatyczne, ograniczyły liczebność ich populacji i zachowały ich poza zasięgiem świata nauki. Tych kilka przeźroczy jest, ściśle mówiąc, jedyną dokumentacją na ich temat, jaką dysponujemy. Rosyjski badacz wykonał te rysunki i zebrał fotografie około 100 lat temu. Dziś to, co wiemy o Yukolach i ich kulturze, zawdzięczamy właśnie jemu. Wiemy, że pochodzenie Yukoli należy datować na ostatnią epokę lodowcową. Ciekawostką jest dowód ich obecności w zachodniej Europie, a dokładnie w prehistorycznych jaskiniach w sercu Alp. Ludzie ci, jak się wydaje, podjęli długą wędrówkę przez setki lat w kierunku dalekiej północy naszego globu. Powody tej migracji były zależne od roli mamuta, ich rzemiośle, handlu i kulturze. Używali ich w transporcie oraz jako zwierząt pociągowych. Mamuty dawały im mięso, skóry, tłuszcz oraz kości. Człowiek i zwierzę żyli bez wątpienia w symbiozie. Mamuty zaczęły stopniowo opuszczać region z powodu zmian warunków klimatycznych, a Yukole podążyli za nimi na północ, na krańce Syberii. Prehistoryczne malowidła jaskiniowe zidentyfikowane jako dzieło Yukoli przede wszystkim przywiodły mi na myśl niezwykłą hipotezę. Yukole zdołali oswoić mamuty. Są oni według naszej wiedzy jedynym prehistorycznym ludem przedstawiającym człowieka dosiadającego mamuta. Obecnie, dzięki tej oryginalnej figurce mamuta, którą zidentyfikowałem jako przedmiot pochodzący z neolitu, możemy potwierdzić tę hipotezę. Przodkowie Yukoli potrafili poskromić mamuty. Prehistoryczny człowiek nie używał wyobraźni. Malował to, co widział. Sceny ze swego życia. Ten dobrze znany obiekt codziennego użytku jest w istocie dziecięcą zabawką. Jak widzieliśmy, istnienie Yukoli było nierozłącznie związane z istnieniem mamutów. Używali ich skór jako ubrań i do budowania dachów oraz ścian swych domostw. Używali ich kłów, by wspierać swe domy lub jako broni
narzędzi i biżuterii. Ciekawym faktem jest to, że zniknięcie mamutów 12 tysięcy lat temu nie miało natychmiastowego wpływu na tryb życia Yukoni. Wygląda na to, że dużo później ludzie nadal utrzymywali swój związek z mamutem na przestrzeni wieków. Niewiarygodne wydawać się może, że Yukole aż do początków naszego wieku żywili się mięsem mamutów. Używali ich skór jako ubrań i schronienia. Ich rzemiosło oparte na kości mamuta wciąż się rozwija. Wydaje się, że w celu zachowania obyczajów swych przodków Yukole nauczyli się wykorzystywać ogromną liczbę zamarzniętych mamutów, które doskonale zachowały się w lodach syberyjskiej tundry. Byli oni zdolni przetrwać, korzystając głównie z tych ogromnych zapasów przez niemal 3000 lat. Wytłumaczenie to, mimo swego prawdopodobieństwa, okazuje się niewystarczające dla społeczności naukowej, która, przyznaje, jest tą sprawą wielce zakłopotana. Z braku akceptowalnych dowodów naukowych musimy opierać się na artefaktach yukolskich szamanów. Wydział badań, który mam honor reprezentować, nie daje wiary mitom i legendom rozpowszechnianym przez tych szarlatanów. Ich opowieści musimy oceniać zgodnie z ich prawdziwą wartością zwykłych opowieści powstałych podczas długiej syberyjskiej zimy. Legenda syberyjskiej lodowej arki jest tu doskonałym przykładem, z którym możecie zapoznać się w rozdanej wam broszurze. Legenda ta miałaby sprawić, byśmy uwierzyli, że gdzieś na zaginionej wyspie na północy Syberii istnieją do dziś żywe mamuty, pozostałość epoki lodowcowej. Ta niewielka grupa została w cudowny sposób zachowana przez ponad 12 tysięcy lat dzięki troskliwej opiece Yukoli. Wyspa, na której miałyby żyć te gruboskórne zwierzęta, nazywa się Syberia. Moi drodzy, radzę wam oprzeć się pokusie dawania wiary tym konfabulacjom. Wyspa Syberia nie jest oznaczona na żadnej mapie, a idea mamutów żyjących w XXI wieku to sen szalonego naukowca. Yukole stali się pierwszymi ofiarami prowadzonej przez Rosjan w XX wieku kolonizacji kontynentalnej Syberii. System kołchozów i sowchozów, wyzysk, pogarda i poniżenie, które musieli znosić, wyznaczył załamanie tradycyjnego trybu życia Yukoli. Od czasu upadku reżimu komunistycznego populacja Yukoli musiała stawić czoła tym samym wstrząsom społeczno-politycznym, których doświadczały inne syberyjskie społeczności. Pociągnęło to za sobą dwie znaczące konsekwencje. Część Yukoli utraciła swą plemienną tożsamość i zintegrowała się z rosyjskim społeczeństwem. Jednak inni długo i z trudem poszukiwali, by przywrócić korzenie zniszczonej przez sowiecki reżim kultury swoich przodków. Na początku XX wieku ostatni prawdziwi Yukole odeszli, by żyć na terenach zajmowanych przez swych przodków. Nikt nie wie, gdzie żyją i w jaki sposób udaje im się przetrwać. Ich istnienie mogłoby być tematem do dyskusji, gdyby nie fakt, że pojawiają się okresowo w najbardziej oddalonych miejscach, gdzie handluje się futrami, by wymieniać kły mamutów na niezbędne im przedmioty. To koniec mojego dzisiejszego wykładu. Dziękuję za udział, pani Walker. Proszę udać się do laboratorium, gdzie znajdzie pani swoją lalkę oraz fotokopię mojego wykładu, których może pani wkrótce potrzebować. Bardzo fajnie. Ciekawy wykład, panie paleontologu. Żaki odeszły ku nauce. A my wracamy do laboratorium, aby odebrać figurkę mamuta. A potem już nakręcić pociąg i ruszyć w dalszą podróż. Tu może być stołówka, bo to jest pomieszczenie nieużywane. W sensie
zamknięta. Zabierzemy mu lalkę, zabierzemy mu karteczki. Ale powinniśmy mu chociaż podziękować, że taki fajny był wykład. Co chciałaby pani wiedzieć? Muszę powinszować panu wykładu. Miał pan rację, temat jest niezwykle fascynujący. Nie przypuszczałam, że mamuty mogą być tak interesujące. To, co pani słyszała, jest jedynie wierzchołkiem lodowej góry, moja droga. Jednak, jeśli udało mi się obudzić pani pasję, mogę być z siebie dumny. Czy Hans Vollerberg zgadzał się z pana hipotezą, że Jukole potrafili poskramiać mamuty? Hans nie był człowiekiem nauki. Jego patologiczną obsesją było odnalezienie wciąż żyjących mamutów. Taka hipoteza jest nieco przesadzona, nie sądzi pani? Pan w nią nie wierzy? Mamuty wymarły tysiące lat temu, tego jesteśmy pewni. Dziś jedyne mamuty na Syberii to te zamarznięte. Nie wie pan, dokąd mógł udać Hans po swoim pobycie w Barkstadt? Nie, ale nie byłbym zaskoczony, gdyby wyruszył na poszukiwania Jukoli lub tego, co po nich dziś pozostało. Przyjazd do Barkstadt to niezwykłe doświadczenie. Nigdy nie widziałam takiej stacji. A przybyła pani pociągiem? Tak, pociągiem o napędzie sprężynowym, którego sprężyna rozkręca się regularnie. To znaczy, że prowadzi pani pociąg, a dzisiejsze młode damy nigdy nie przestają mnie zadziwiać. O nie, nie jestem maszynistą. Maszynistą pociągu jest automat, proszę wybaczyć. Wszystko to brzmi dziwnie. Nakręcany pociąg prowadzony przez automat. Znałem kiedyś dawno temu człowieka, który mógł skonstruować taki pociąg. To ten sam, który zbudował naszą estradę na głównym dziedzińcu. Pomyśleć, że był zdolny stworzyć takie urządzenie. No prawdziwy geniusz. Osobliwe, że jednocześnie był prawie jak dziecko. Jak gdyby jego psychiczny i fizyczny rozwój zatrzymał się w wieku 10 lat. Czy może pani w to uwierzyć? Tak, wierzę. Przynajmniej zaczynam w to wierzyć. Okej. No to w sumie tyle. Zostawię pana w spokoju. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham. Ach, skądże nie, moje dziecko. No, żegnamy pana profesora. Jego już też nie zobaczymy. Teraz przed nami nakręcanie pociągu. Bo już mamy wszystko ku temu. I lecimy do naszego pociągu. No i tędy. Całkiem ładna pogoda. Rozpogodziło się. Jak w Radiline padało, to tutaj jest
nawet słońca, więc no pięknie, pięknie. Chmurki co prawda są, ale całkiem fajne miejsce i na spacer. Okej, musimy teraz przejść na drugą stronę przez pociąg. I nakręcimy go. A potem poprosimy Oskara o dalszą jazdę i zobaczymy, co wymyśli. Ciekawe, co stało się z tymi budynkami, naprawdę. NFC. Bo to jest ciekawe, że ten dekielek się sam otwiera. Ja rozumiem, wiecie, to, że to się wysuwa i nakręca go, ale to, że jest komunikacja z tym dekielkiem. A prawdopodobnie w takim... O? Halo? Gdzie jesteś? Cześć. Dan? Jestem w Barockstadt. Barachło? Czy to jakieś miasteczko? Mam nadzieję, że facet, którego szukasz, mieszka tutaj. Wrócisz niedługo? Z tego, co wnoszę, to olbrzymi uniwersytet z niezwykłą ptaszarnią na stacji kolejowej. Gdybyś tylko mógł ją zobaczyć. Jest pełna drzew i ptaków. Jest tu tak niesamowicie. Brzmi jak miejsce warte do zwiedzania, więc wracasz wkrótce. Nie sądzę. Pociąg, którym podróżuję, ma pewne problemy mechaniczne. Zostaliśmy zmuszeni do zatrzymania się tutaj. My? Myślałem, że jesteś sama. Kto jest z sobą? Oskar, inżynier pociągu. Więc teraz kręcisz z mechanikami, co? Dan, nie bądź głupi, proszę. Oskar to automat stworzony przez pana Vorarlberga, człowieka, którego szukam. To nie jakiś stary robot. To wyrafinowany typ lokaja, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Ma też małą obsesję. Kate, nie wiem, czym oni cię karmią w tej Europie, ale czy nie sądzisz, że czas wrócić do domu? Ale nie wypełniłam jeszcze mojej misji. To diabła z twoją misją. Po pierwsze, nie rozumiem, dlaczego ją przyjęłaś. Gdybyś tylko nie schodziła na manowce, to nie mielibyśmy tego całego zamieszania. My? Jeśli jest jakieś zamieszanie, to ja w nim uczestniczę. Gdy staram się opanować całą sytuację z tymi dziwnymi miasteczkami, ty, kochanie, siedzisz sobie na tyłku w domu. O ile pamiętam, to nie miałeś nic przeciwko temu, bym wyjechała. Kate, ale to miały być tylko dwa dni. Proszę, postaw się na moim miejscu. Na twoim miejscu? Nie tylko muszę dopasować się do twojego grafiku, ale i postawić się na twoim miejscu. Skoro już o tym mówimy, to czy jest jeszcze, szanowny panie, miejsce, w którym chciałby mnie pan postawić? Słuchaj, nie będę teraz o tym rozmawiać. Odzwoń do mnie, gdy się uspokoisz. Byłam w jak najlepszym spokoju, zanim do mnie zadzwoniłeś. Chciałam usłyszeć kilka słów otuchy, a nie pogardy. Czy proszę o zbyt wiele? Potrafisz być samolubna. Trzeba jednego, by poznał drugiego, kochanie. I tak to wyszło. Dobrze, no to lecimy do naszego lokaja najwyższej klasy. Kręcisz z mechanikami. Oj, to poszło. Wszystko w porządku? Tak, Kate Walker. Czekam na wyruszenie w dalszą podróż. W sumie dam mu bilet. Albo... Gotowe, Oskarze. Możemy jechać. Muszę ci przypomnieć o jednym z przepisów obowiązujących w podróży, Kate Walker. Wszystkie przedmioty wykazane w spisie pociągu muszą przed odjazdem znajdować się na swoim miejscu. Nie rozumiem. Czegoś brakuje, Kate Walker. O Boże! Lalka mamuta! Proszę, odłóż ją z powrotem na miejsce, Kate Walker. Kate Walker. Wychodzę, Oskarze, do zobaczenia. Tak, Kate Walker. Lalka mamuta. Mamut, lalkata. Okej, wstawiamy go.
I zobaczymy, co teraz nas czeka. A nawet jest lustro do malowania się. Patrzcie. Jestem już stara. Czy mamy tutaj bilet? Nie. Bilet już daliśmy Oskarowi. Wszystko w porządku? Tak, Kate Walker. Czekam na wyruszenie w dalszą podróż. No to ciekawe. Nie mówi. Wychodzę, Oskar. Tak, Kate. Ciekawe. Co się tutaj stało? Wszystko w porządku? Tak, Kate Walker. Czekam na wyruszenie w dalszą podróż. Okej. Patrz, jak się zbugowało. Ale jaja. Jeśli mówimy o problemach mechanicznych, to mam nadzieję, że nie ma żadnych innych kruczków, o których powinnam wiedzieć, Oskarze. Pociąg nie ma żadnych usterek mechanicznych, Kate Walker. Nakręcanie sprężyny to standardowa procedura serwisowa. Dobrze, już dobrze, Oskarze. Nie bądź taki drażliwy. Nie to chciałam powiedzieć. No i co? Zaoszczędzimy trochę czasu, jeśli pomożesz mi zdobyć wszystko, czego potrzebujemy do pociągu. Bardzo możliwe, ale takie zajęcia są poza moim zakresem działań. Masz rację. Naprawdę powinnam przestać się łudzić, że możesz przydać się na cokolwiek. Powinnaś ograniczyć swoje prośby o pomoc do zakresu moich zdolności, Kate Walker. Chodzi o to, że czasami wyglądasz jak... człowiek. Okej. Wychodzę, Oskarze, do zobaczenia. Tak, Kate Walker. Chyba on prosił o tą wizę. Kurde, albo wyjdziemy i wejdziemy, spróbujemy jeszcze raz. W każdym razie to jest dziwne, że Oskar nic nie mówił w kwestii misji. A nie Kate Walker. Wszystko w porządku. No patrzcie. Wychodzę, Oskar. Tak. Dobra, no to w takim razie chyba musimy tam skoczyć. Albo będę musiał zestartować grę, albo nie wiem co. Dobra, wychodzimy na platformę chyba. I tędy. Tędy? Albo... Czekajcie. Chyba to było z drugiej strony. A, kurka, no tak. Ojejciu, ja nie schowałem tego. Nie schowałem... szwindla. Nie schowałem klucza z maszynki. Schowałeś. Tylko gra go źle załadowała. Bo przecież zadzwonił Dan. No tak. Więc to była nasza. Nie muszę znowu tego robić. Czekaj. Ale czekaj, to jest schowane czy nieschowane? Nie muszę znowu tego robić. Skoro nie muszę znowu tego robić, to znaczy, że nie muszę znowu tego robić. Chyba. Dobra, no to co? Wracamy do pociągu. Przejdziemy na drugą stronę i potem chyba ruszymy do tego miejsca. Które musimy odwiedzić. Dałbym głowę, że tam się inaczej chodziło, kurczę. Niemożliwe. No teraz Oskar powinien... Nie mamy biletu na pociąg.
Więc co? No nie ma opcji, musimy się wrócić. Musimy tym pociągiem podjechać bliżej, aż do tego muru. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Czy to jakiś bug, czy coś w ten deseń? A, wiem. Nie wstawiłem tego cylindra. Okej, podjeżdżamy. Wszystko w porządku? Tak, Kate Walker. Czekam na wyruszenie w dalszą podróż. Jaki on miły. Okej, no to jedziemy w misję. Oskarze, jeśli powiesz mi, że jeszcze czegoś brakuje, to... Wszystko gotowe. Zajmij miejsce, Kate Walker. Odjeżdżamy. Ja? Okej. Okej, no i podjechaliśmy sobie odrobinę. A teraz... Ktoś będzie na nas czekał na budce, na stacji, w budce. Co tam robisz, Oskarze? To co zwykle. Naszą sprawą jest postępowanie zgodnie z zasadami ustalonymi przez kolej i odprawę celną, Kate Walker. Oskarze, czy nie sądzisz, że moglibyśmy raz na zawsze zaniechać przejmowania się tymi żałosnymi szczególikami? Potrzebujemy wizę wyjazdową, by móc przedostać się za mur, Kate Walker. I z pewnością nie wiesz, gdzie mogłabym taką dostać, prawda? Przedstawiciele władz, by móc wydawać wizy, zazwyczaj stacjonują na usytuowanym strategicznie posterunku. Okej. Dobrze, do zobaczenia, Oskarze. Tak, Kate Walker. Żeby tylko nie powiedział, że kiosk był czynny przez 3 minuty. Bo w 3 minuty się nie wyrobię z tym. Tym bardziej, jak Kate Walker chodzi zamiast biegać. Kate Runner. No, wygląda to wyjątkowo. Halo? Kate, to ty? Co się dzieje? W końcu udało mi się nakręcić pociąg i mam nadzieję, że dojadę nim do Hansa Wollarberga. Musiałam załatwić kilka spraw z parką dziwacznych żeglarzy, którzy zdarliby ze mnie wszystko. Teraz jestem uwięziona za olbrzymim murem, takim jak Wielki Mur Chiński. Powinnaś go zobaczyć, jest ogromny. Nie mówię o tym. Chcę wiedzieć, co się dzieje z Danem. To znaczy? Wpadłam wczoraj na niego u Megi i powiedział, że się pokłóciliście. To lekka przesada. Trochę się posprzeczaliśmy podczas wczorajszej rozmowy. To tyle. Nie ma co się załamywać. Nie mówię, żeby odstawiać sceny melodramatyczne, ale on nie wyglądał zbyt dobrze. Był trochę przybity. Dan przybity? Tak. Po tym, jak dostał młotkiem po głowie, to stracił równowagę i się załamał. Nie zauważyłam. Może trochę przesadziłam, ale on wyobraża sobie, że jestem taka grzeczniutka, że czasami nie mogę tego wytrzymać. O to chodzi. To zaprząta tylko głowę, a ja chciałam po prostu trochę współczucia. Pewnie. Masz moje, więc co tam słychać? Jak już mówiłam, poruszam się do przodu, ale wolno. Ten facet Hans Wollarberg staje się z każdym dniem coraz bardziej fascynujący. Dobrze. Nie wydajesz się nudzić. Nie to, co u nas w biurze. Codzienna nuda. Bez ciebie nie jest wesoło. Kiedy wracasz?
Mam nadzieję, że niedługo. Słuchaj, muszę kończyć. Do zobaczenia. Zadzwoń wkrótce i nie bądź taka ostra dla Dana, co? Spróbuję. Okej. I zobaczymy, co tutaj na tym murze chińskim zdziałamy. Myślałem, że to ja oddychając dmucham w mikrofon zamiast. A to się okazuje, że tam, że to jednak wiatr na tym murze. A tu jest jakiś pan. Dzień dobry panu. Nigdy nie mogłem zapamiętać, jak on się nazywa. Kapitan Malatesta, głównodowodzący przejściem granicznym w mieście Barkstadt, do usług, madam. Nazywam się Kate Walker. Zostałam zobowiązana przez moją firmę do odnalezienia człowieka żyjącego na Syberii. Cóż za szczególna misja. Podejmować tak duże ryzyko dla tak miernego celu. W mojej opinii, kapitanie, cel militarny, przed którym pan tak uporczywie strzeże tej bezsensownej ściany, uważam również za mierny. Powinienem poczuć się urażony, panienko. Ale wybaczam pani, jest pani młoda i nieświadoma prawdziwych niebezpieczeństw czyhających na nas. Potrzebuję wizy, by przejechać przez mur i ruszyć w dalszą podróż na wschód. Powiedziano mi, że jest pan jedyną osobą, która może wydać taką wizę. To prawda. To należy do moich obowiązków. Jednak teraz nie wystawiam wiz, gdyż nikt nie ma prawa przekroczyć muru. I to tego stąd się nie przyjeżdżają. Nie? Jest tam zbyt niebezpiecznie. Zwłaszcza dla pani podróżującej bez eskorty. Niebezpiecznie? Co pan dokładnie ma na myśli, kapitanie? Wrogów, młoda damo, wrogów! Obserwuję ich przez teleskop już od kilkunastu lat. Stacjonuje tam jeden jeździec. To zwiadowca wrogiej armii szykującej na nas inwazję. Szpieguje nas, więc muszę być wyjątkowo czujny. On wie, że tu jestem, rozumie pani? Tak długo, jak mam go na oku, nie odważy się na żaden ruch. Jest pan pewien? Proszę, niech pani sama spojrzy. Okej. Zapytajmy go jeszcze o Hansa. Nie wie pan, gdzie jest osoba, która odpowiada za bramę? Nie ma osoby, która odpowiada za bramę. Proszę mi wierzyć, jestem jedynym strażnikiem tej bramy od 1968. Tego roku przejąłem służbę po moim ojcu, zmarłym pułkowniku Malatesta. Moim ojcu. W takim razie niech mi pan powie, jak... Po moim ojcu, zmarłym pułkowniku Malatesta, moim ojcu. Działa ten mechanizm. Wygląda na skomplikowany. Ależ nie. To dziecinada dla kogoś, kto spędzi chwilkę nad opracowaniem jego prostej logiki działania. Z wyglądu pani lokomotywy wnoszę, że nie powinien przysparzać żadnych kłopotów. Dlaczego tak pan mówi? Kiedy spojrzałem na pani lokomotywę, od razu powiedziałem wielkie nieba. Tylko Hans Vorarlberg mógł zaprojektować taką maszynę. Wiem, o czym mówię. To on opracował mechanizm w bramie. To był ostatni projekt, jaki zrealizował w Barokstadt. Więc zna pan Hansa Vorarlberga? I tutaj Malatesta powiedział poprawnie nazwę miejscowości. Pięknie. Nie, to znaczy nie osobiście. Byłem zaledwie dzieckiem, gdy przebywał w Barkstadt. Mój ojciec dużo o nim mówił, więc znałem jego wynalazki. Pozostawił po sobie wiele rzeczy. Wiem. Zauważyłem, że wiek nie pozostawił ani śladu na tym fantastycznym... Co u niego? Nie wiem. Tak naprawdę to go nawet nie znam. Szukam go, sprawa spadkowa. Mam nadzieję, że ten pociąg zaprowadzi mnie do niego. Dlaczego nie? Jego wynalazki są pełne niespodzianek. Okej. Okay. To teraz zobaczmy na tego jeźdźca. Proszę się nie gniewać, jeśli pana opuszczę, kapitanie. Proszę, madam. Z całym szacunkiem. I widzę, że ten kapitan to też niezły krótkofalarz. Pewnie sobie jakieś tam DX-y robi z tego muru. Fajna musi być słyszalność. No jeszcze wojskowo, no to... Ma pewnie niezłe megawaty. Śmieszny głośniczek taki. Kubeczki jakieś takie stare, kurde, nawet nie umyte. Dobra. Spójrz, zbite okulary. Spojrzałem, rzeczywiście zbite. Jeśli należą do kapitana, to z pewnością nosząc takie szkła ma kłopoty ze wzrokiem. Okej, to po pierwsze. Po drugie zobaczmy na... Na zewnątrz. No, rzeczywiście.
Dziwne. Nie widzę żadnego jeźdźca kozackiego. Tylko martwe drzewo pośrodku pustej łąki. Biedny kapitan naprawdę słabo widzi. Rzeczywiście. To spróbujmy mu poprawić wzrok. Koktajlem z tej Jungla Coli, czy tam. Generale? Kapitanie, panienko. Ale ma pan wielkiego oficera? Pochlebia mi pani. Niestety obawiam się, że administracja wojskowa zawsze zapomina o nas, żołnierzach z frontu. Nie ma sprawiedliwości. Współczuję panu, kapitanie. Zapomnijmy jednak na moment o smutkach i napijmy się razem w imię przyjaźni. Z przyjemnością, panienko. Ale moje surowe przepisy zabraniają mi tego. Mały kieliszeczek wina jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził i nikt nie musi o tym wiedzieć. Wino? Stawia mnie pani w niezręcznej sytuacji. Proszę sobie nie odmawiać, kapitanie. Tylko mały kieliszek. Zapewniam pana, że jest wyśmienite. No, może kropelkę. Oto pański kieliszek. Za pana zdrowie, kapitanie. I za pani, panienko. Od dawna nie piłem wina w tak miłym towarzystwie. Przyznaję, jest wyśmienite. Nieprawdaż? Pomyślałby pan, że pochodzi z Barkstadt. Jest zrobione z winorośli Sauvignon rosnącej w lesie Amerzone, która zachowała się tu w ogrodzie przy stacji. No, no, no. Władze uniwersytetu trzymały to w tajemnicy. Wie pan, kapitanie, że muszę jechać dalej na wschód. Proszę nawet o tym nie myśleć. Jak już mówiłem, tam jest nad wyraz niebezpiecznie. Wrogowie nas szpiegują. Może ten jeździec kozacki nie jest tym, za kogo pan go bierze? Może to po prostu uschłe drzewo mające dziwny kształt? Proszę spojrzeć jeszcze raz. Nigdy nie wiadomo. No, kapitanie, proszę spróbować. Niech będzie. Zrobię ten wyjątek dla słabszej płci. Ale dla mnie jest to niedorzeczne. Niesamowite! Jak to możliwe? To chyba jakaś magia. Jak mogłem się tak mylić przez ten długi czas? Wróg! Był tylko drzewem! Tak mi wstyd! Nie jest aż tak źle, kapitanie. Błąd to ludzka rzecz. Drzewo! Nic, tylko martwe drzewo! Proszę się uspokoić, kapitanie. Już wszystko w porządku. Wydaje mi się, że nie ma już powodu, abym nie dostała wizy. No tak, oczywiście. Nie ma już żadnego zagrożenia. Te wszystkie lata. A teraz kozaka już nie ma. Nie mam czego pilnować. Kapitanie, powinien pan być zadowolony. Od teraz nie musi pan tkwić w tej wieży. Rozpoczną się znowu podróże. Wróci pan do swoich zwykłych obowiązków, jak wystawianie wiz wjazdowych i wyjazdowych. Ma pani rację. Natychmiast podpiszę wizę na przejazd przez granicę muru. Stokrotnie przepraszam. Oto ona, panienko. Poza obszarem muru warunki podróży na terytoria wschodnie są niepewne i uważane za niebezpieczne. W konsekwencji władze muru nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa podróżnego i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek wypadku. Tak. Wraz ze swym mieniem Muruga granicznego. Uniwersytet Barokstadt. Kapitan Malatesta. To jest granica. Dziękuję. Proszę mieć oczy szeroko otwarte, kapitanie. Droga damo, niech to zostanie między nami, proszę. Dla dobra mojego honoru. Rozumie pani? Proszę mnie trzymać za słowo, kapitanie.
Okej. No to... chyba komu w drogę, nie? I to są takie, widzicie, wyjątkowe sytuacje, jak na przykład trzej rektorzy w pustym uniwersytecie. Paleontolog badający szkielet mamuta, który od dziesiątek lat stoi w uniwersyteckim korytarzu. Kapitan, który dniem i nocą patrzy na uschłe drzewo. To są takie niesamowite sytuacje, które tylko w tym uniwersum mają rację bytu i to jest piękne. I wyjątkowe. I dlatego lubię Syberię. Oto wiza. Mam nadzieję, że zgodna z przepisami, mój drogi Oskarze. Jest zgoda. Oto twój bilet. Jest zgodna. Bilet na koleję mechaniczną. Odjazd z Barokstadt. Życzę miłej podróży, Kate Walker. A więc jedziemy? Tak, jesteśmy już spóźnieni, Kate Walker. Dobrze. No to ja wracam do pociągu. Ktoś do nas jeszcze raz dzwoni? Czy nie? Jak mnie mam, to Marson, ale mogę się mylić. Nie. No to w takim razie wręczamy Oskarowi bilet i jedziemy w dalszą podróż, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oto on, Oskarze. Dobrze, Kate Walker. Teraz wróć na swoje miejsce, Kate Walker. Tak, Oskarze. Natychmiast, Oskarze.